Nauczanie domowe. 18 lipca. Księga proroka Jeremiasza, rozdział 23, wersety od 1 do 6. Pan mówi: biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska. Dlatego to mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród. Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią. Oto ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków, wyrocznia Pana. Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze potomstwo. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli. I nie będą już więcej lękać się ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek, wyrocznia Pana. Oto nadejdą dni, wyrocznia Pana, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. Pan naszą sprawiedliwością. Tak kończy się ten fragment wypowiedzi proroka Jeremiasza. W jego usta Bóg wkłada zapowiedź działania, które jest związane z pasterską troską Boga, z pasterską troską, która jest przekazywana też powołanym do tego, aby stawać na czele. I w związku z tym Bóg chce zobaczyć, co się dzieje w jego ludzie. I stwierdza, nie jest to tak, jak Bóg zamierzył. I w związku z tym, można powiedzieć, trzy grupy pasterzy stają do rozliczenia. Po pierwsze, ci, którzy się nie starają i oni rozpraszają owce. Rozpraszają, ponieważ nie wskazują celu, nie wskazują kierunku. Oni są obojętni na to, co się dzieje z owcami. Po drugie, są pasterze, którzy się starają, ale im się nie udaje. I choć troszczą się w jakiś ludzki sposób, to jednak nie powodują rozwoju owczarni. I trzecia grupa ludzi, pasterzy, to są ci, którzy są zgorszeniem. Oni prowadzą do zguby. I reakcja Boga na te trzy różne grupy pasterzy, bo to są pasterze jako kapłani, ale też pasterze na przykład jako ojcowie rodzin, jako stający na czele społeczeństwa, sprawujący władzę, każdy musi zobaczyć w tym słowie siebie, w którym jest miejscu. I dla każdego z tych pasterzy, dla każdej grupy, Bóg mówi o swojej reakcji. Po pierwsze, pokazuje, że wykorzysta to dobro, które pozostało. Może po tych pasterzach, ojcach, przywódcach, którzy starali się, ale nie udało im się. Chociaż mieli jakieś dobre chęci. Po drugie, ci, którzy się nie starali, byli obojętni. Bóg mówi, ja pozbieram wszystkie te owce. Na nowo je zwołam. Te, które w chaosie gdzieś tam zastanę. I po trzecie, ci, którzy są zgorszeniem, którzy rozpraszają, którzy rozpędzają, czyli niszczą wspólnoty. Bóg mówi, ja zatroszczę się o ich nieprawość. Ja rozliczę ich z tego, co robią, niszcząc moją owczarnię. I kiedy patrzymy na to rozliczenie, widzimy równocześnie wyjście, równocześnie drogę zbawienia. I tą drogą zbawienia jest Boża interwencja, kiedy prorok zapowiada, wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Odrośl sprawiedliwą, czyli Mesjasza. Jezusa, który przyszedł jako dobry pasterz, aby zatroszczyć się o całą owczarnię. I my też możemy dzisiaj powiedzieć, być może należymy do tych pasterzy, którzy powinni się nawracać, powinni się zmieniać, powinni więcej przylgnąć do tego, który jest odroślą sprawiedliwą. Przyjść do Mesjasza.
I odpowiedź Boża jest po pierwsze, ja sam będę zbierał. Bóg mówi, ja pozbieram też ciebie. Ja chcę pozbierać również ciebie. Ty też jesteś tym pasterzem, czy tą owcą, którą ja chcę pozbierać, bo jesteś rozbity, zniechęcony, oziębły i tak dalej. Po drugie, Jezus sam wykonuje prawo i sprawiedliwość, wprowadza zasady, ponawia działania dla nowych pasterzy. Chcę powiedzieć, ja nie zmieniam swojej strategii. Ja dalej będę chciał ufać ludziom. Ja następnych pasterzy będę powoływał. Ja następnych będę stawiał na czele, ponieważ liczę, że razem ze mną będą potrafili wykonywać moje dzieło. I po trzecie, podkreśla to działanie Boże, mamy bardziej opierać się na Bożym autorytecie niż na ludzkim. Nie mamy opierać się o człowieka we wszystkim. Owszem, on jest naszą pomocą, on może być dla nas pewną wskazówką, on może być towarzyszem na naszej drodze, bo po to ma władzę pasterską, po to ma odpowiedzialność ojcowską, po to staje na czele jako przywódca, żeby wykonywał swoją władzę. Ale nie mamy opierać się o ludzki autorytet, choć z niego korzystamy, ale bardziej mamy opierać się na autorytecie Boga, dobrego pasterza. I te wszystkie działania Boga właśnie koncentrują się w tym, że mówimy, Pan jest naszą sprawiedliwością. My sami, jako pasterze, stwierdzamy, no to nie z naszej siły, to nie z naszej mocy, to nie z naszego usprawiedliwiania, to nie z naszego działania zapobiegawczego wynika to, co najlepsze. To, co najlepsze, wynika z Bożej interwencji, z paschy dobrego pasterza, z tego, że on oddał za mnie swoje życie, że ja mogę właśnie taki niedoskonały, poraniony czy raniący innych, mogę przyjść do tego, który jest moją sprawiedliwością i mogę w jego ranach odnaleźć siłę, ponieważ nie jest to moja sprawiedliwość, tylko Boża. Jeżeli ja mam być usprawiedliwiony, to nie dlatego, że jestem takim cudownym, wspaniałym pasterzem, ojcem albo przywódcą, ale że jestem tym, który przychodzi, by w ranach Mesjasza, odrośli, tej, która jest potomkiem Dawida, odnaleźć usprawiedliwienie, odnaleźć uwolnienie od tego wszystkiego, co mnie ogranicza. I dlatego, czy jesteśmy pasterzami, czy jesteśmy owcami, pozbierani przez pasterza, złączeni i na nowo posłani, możemy powiedzieć, to on sprawuje wśród nas to, co najlepsze. To jego prawa chcemy słuchać, to jego zarządzeń chcemy przestrzegać. To w nim, jako Kościół, odnajdujemy moc i siłę, nie w sobie.